Mariusz Olkiewicz, In The Cage PL. Jesteśmy z Gabrielem Al-Sulbi, czyli popularnym Arabem po gali FEN19, bitwa o Wrocław, jego zwycięstwie w swoim debiucie w MMA. Witam serdecznie. Hej, cześć. Co było najcięższe w tej walce? Wyjście do drugiej rundy. Tak naprawdę oprócz tego, że się zmęczyłem fizycznie, to Ruby zaskoczył mnie pozytywnie po prostu swoim słabym wyszkoleniem technicznym. Więc jestem Ci wdzięczny, Ruby, że słabo się bijesz. Czułeś się silniejszy fizycznie? Wiesz co, czułbym przewagę fizyczną, gdyby tego parteru było więcej i tych chwytów. W stójce no, uderzałem, klincz tajski jak na poziom takiego amatora, wydaje mi się, że mam w miarę dobry, więc gdzieś tam tych kolan mu też nawsadzałem parę. Nie jestem zadowolony, bo włożyłem mu tyle kolan, że myślałem, że już zejdzie, a on stał, więc albo on jest twardy, albo ja mam słabe kolana, raczej to drugie. Ale nie, no po prostu fizycznie czułem, no, że ciężko było. W drugiej rundzie już byłem zmęczony. Mówiłeś, że będziesz gotowy na wszystko, ale generalnie no, zacząłeś od dość szybkiego sprowadzenia, które nie zajęło Ci wiele czasu. Momentalnie tak naprawdę dał się obalić, no, ale to nie było to kluczowe. No to był ten moment pod siatką właśnie. Trzymałeś klincz, on nie był w stanie go zerwać, ale nie dał rady, w ogóle się nie osuwał. Znaczy jakby te ciosy nie zabierały mu za bardzo tlenu i siły stał. To uważasz, że to u Ciebie problem z kolanami faktycznie, czy może faktycznie rywal był mocniejszy w tej kwestii? No właśnie smutno mi to powiedzieć, ale raczej słabe miałem kolana i no nic, będę musiał więcej kolan robić. No wiecie, na treningu po prostu jak się łapie komuś klincz, to się go nie bije, żeby zleciał, więc ja te kolana sobie tak leciutko wsadzam na treningu, tu się zbiłem, ale i tak nie były za mocne. No ale później co, obalenie i kontrola z góry i czego zabrakło, żeby go skończyć? Bałem się, że się spompuję za bardzo, jak będę rwał tą rękę, więc raczej odpuściłem, tam go skupiłem się na uderzeniach, tych uderzeń też za dobrych nie mam, bo tak naprawdę robiłem w życiu parter, potem robiłem stójka, a MMA to robiłem właściwie tylko tyle, żeby umieć walczyć pod siatką. Za bardzo uderzać w parterze nie umiem. No i wyszło to w walce, że biłem, a za dużo nie umierał z tych ciosów, nie? Na sparingach w trzech pięciominutowych rundach brakowało tlenu, czy nie? Wiesz co, zależy z jakim natężeniem bym sparował. Jak sparowałem z moim trenerem Rafałem Antończakiem, czyli głównym w ogóle prowadzącym mnie do tej walki człowiekiem, i on podkręcał tempo, ja go obalałem po 5 razy na rundę, to rzeczywiście zdychałem i ciężko było. Ale jak już robiłem z jakimiś nieco słabszymi technicznie chłopakami, no to wiadomo, łapałem więcej luzu i nie było aż tak ciężko. No ogólnie jakbym miał się bić naprawdę z kimś mocnym, to by było ciężko. No. Rozumiem, że teraz przede wszystkim promocja płyty, a planujesz, o treningów nie odpuszczasz i planujesz kolejne starty w FEN? Ja jestem zakontraktowany na 3 walki, więc pewnie się tu zobaczymy jeszcze. Dobrze, więc tak, na koniec, promocja płyty kiedy? Zapraszamy panów. Ja planuję to na 16 listopada, ale wiadomo, że rap ma to do siebie, że często się te płyty obsuwają. Ale ogólnie na pewno koniec listopada zobaczycie mój kosmos w Empikach i w tej chwili po walce odpoczywam i skupiam się na wydaniu płyty. Na końcu chciałbyś coś powiedzieć swojemu rywalowi? Nic, po prostu Ruby, cieszę się, że słabo się bijesz. Dzięki. Dzięki wielkie za wywiad i do następnego.